Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie posiada zamiejscowy ośrodek badawczo-rozwojowy w Miękinie koło Krzeszowic. Obecnie Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękinie jest rozbudowywane o nowoczesny obiekt laboratoryjno-badawczy o powierzchni całkowitej około 1500 m2. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Nowo budowany obiekt wyposażony będzie w innowacyjny system grzewczo-chłodzący, składający się z trzech typów źródeł ciepła. To jest z pompy ciepła typu grunt-woda o mocy grzewczej około 16 kW, z dwóch pomp ciepła typu powietrze-woda o mocach grzewczych każda około 19 kW oraz z instalacji kolektorów słonecznych płaskich. Pompa ciepła typu grunt-woda będzie podstawowym urządzeniem dostarczającym ciepło i chłód do budynku. Dolnym źródłem jest innowacyjny system trzech otworowych wymienników ciepła o głębokościach 100, 200 i 300 metrów, wypełnionych zaczynem uszczelniającym termoprzewodzącym. Wszystkie trzy wymienniki ciepła są dostępne z maszynowni budynku i mogą być niezależnie wykorzystywane w celach badawczych, takich jak na przykład porównywanie ich rzeczywistych wydajności na cele ogrzewania lub chłodzenia, czy też wykonywanie testów reakcji termicznej TRT. W związku z tym, że wykonanie otworowego wymiennika ciepła o głębokości 300 metrów jest niełatwym zadaniem, koniecznym było wybranie doświadczonego wykonawcy, którym została firma DPS z Bielan Wrocławskich. Do realizacji odwiertów zostaliśmy zaproszeni przez firmę Energy Solutions Tarnowa, która była odpowiedzialna za przygotowanie maszynowni pomp ciepła w powstającym obiekcie. Wyzwanie, jakie zostało przed nami postawione poza dużą głębokością, jak na tego typu uwiercenie, posiadało drugi ważny aspekt, to znaczy miejsce odwiertów. Zostało ono usytuowane na terenie starego kamieniołomu porfirów, czyli twardych skał wulkanicznych. Wiadomo było, że pod warstwą skał i rumoszu występują warstwy mułowców, czyli warstwy stosunkowo miękkie. Kamieniołom został zamknięty w 1975 roku, a dokumentacja, która po nim została, była szczątkowa. Nie było dokładnych informacji, jak pod wierzchnią warstwą gruntu wyglądają pozostałości po kamieniołomie, ani w jakim stopniu kamieniołom został wyeksploatowany. Do takich warunków geologicznych została dobrana hybrydowa metoda wiercenia. Na pierwszych 30 metrów odbywało się wiercenie udarowo-obrotowe wgłębnym młotkiem, który stosujemy do wierceń w skałach twardych, natomiast dalej do finalnej głębokości tradycyjną metodą obrotową na puczkę. Kolejny aspekt, który warto zaznaczyć, to wykorzystane przy odwiertach 300-metrowych materiały. Zastosowano sondy gruntowe firmy Movitech o podwyższonej wydajności, pozwalającej na poprawę parametrów energetycznych dolnego źródła. Są to sondy o średnicy 45 mm. W porównaniu do obecnie stosowanych standardów mają one większą średnicę, w związku z czym generują mniejsze opory przepływów, ale są trudniejsze w aplikacji. Tego typu sonda została wykorzystana w odwiercie tej głębokości po raz pierwszy w Polsce.